No dobrze. Moi drodzy, zrobimy sobie prawdopodobnie szybkie omówienie zmian, jakie nadchodzą do Hearthstone'a. Albo czegoś w tym stylu. Się zobaczy. Się zobaczy, co my tu mamy. Jakiś w każdym razie artykuł jest, dosyć spory. Z nowościami, jakie mają być w grze. No i trzeba oczywiście to przeanalizować. Mniej lub bardziej. Nowości w Hearthstone, 18 września. Witajcie w pierwszym artykule o nowościach w Hearthstone. W poniższym wpisie opowiemy o tym, co zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące dla Hearthstone w kontekście aktualizacji gry, wydarzeń, e-sportu i innych. Kurde, czytając to, mam takie wrażenie, jakby Blizzard coś robił z Hearthstone'em. Czyżby rewolucja? Zobaczymy. Mamy wiele tematów do omówienia, więc czytajcie dalej. Zapowiada się nieźle. Stan meta gry. Zauważyliśmy, że meta gra zdążyła się już ustabilizować po premierze projektu Hukatomba. Nieparzysty wojownik, nieparzysty paladyn, żetonowy druid, tempomag prowokujący druid, zoksiężnik, zadaniowy łotr, sekretny łowca, parzysty paladyn, łowca agonii. I nawet parzysty czarnoksiężnik radzą sobie bardzo dobrze. Zdecydowanie numerem jeden wśród tych deków, jak dla mnie, jest łowca agonii. Chyba nie do końca, jak to tłumaczenie wyszło. Chociaż talie te radzą sobie lepiej niż reszta stawki, to każda klasa posiada dostęp do efektywnych talii. Przykładem niech będzie szaman ewolucji czy combo kapłan. W ogólnym rozrachunku jesteśmy zadowoleni z różnorodności, jaką obserwujemy na wszystkich poziomach gry rankingowej. No mogę się z tym zgodzić, nie do końca się mogę zgodzić, że takie deki powinny istnieć, jak istnieją, ale no ogólnie to tak, ten akapit jest w sumie sensowny. Karty do obserwacji. Chichocząca laborantka zyskała ogromną popularność i pojawia się w wielu taliach. Chcieliśmy, by chichocząca laborantka była potężna, ponieważ dostęp do mocnych, neutralnych stronników z prowokacją sprawia, że gry są ciekawsze. W przeszłości wielu graczy korzystało z kart takich jak śluzożer czy pełzający w smole. Karty spełniające te funkcje mogą być mocne, by spełnić swoje zadanie, ale czasami mogą okazać się za dobre. Na razie nie zamierzamy zmienić chichoczącej laborantki, ale mamy na nią oko. Chcielibyśmy również poznać wasze zdanie. No karta, która występuje w ponad 50% deków, wydaje się być kartą do nerfów. I to nawet bez jakiejś większej dyskusji. Aczkolwiek sprawdzimy, czy dalej tak jest. No, spadł procent do 35%. Legenda Onny. Więc no nawet, niech będzie. Balans w dziczy. Dobre. Wewnątrz zespołu trwają dyskusje odnośnie do tego, jak powinna wyglądać gra w formule dzikiej. Obecnie dziś przypomina grę standardową, z wyższym poziomem mocy. Tak, świetnie napisane, o co chodzi. Z wyższym poziomem mocy oraz olbrzymią biblioteką kart. Czy dziś powinna być wierna swojej nazwie i powinniśmy pozwolić na większą liczbę szalonych i podróżnych kombinacji nawet we wczesnych fazach gry? Na ogół dominowanie w dziczy jest trudniejsze, gdyż wszystkie talie są potężne i wszyscy mają dostęp do olbrzymiej liczby narzędzi, ale czy na pewno chcemy, by tak było? Wiemy, że są gracze, którzy woleliby, żeby ten tryb gry właśnie tak wyglądał. Musimy dodatkowo brać pod uwagę, że powód, dla którego powstały różne tryby gry w Hearthstone, był taki, że miały one zapewnić zupełnie różne doznania, więc próba ograniczenia formuły dzikiej ma swoje minusy. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się talie w stylu morskiej wiedźmy, które były tak potężne, że gra przeciwko nim bywała nieco frustrująca. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się talie w stylu morskiej wiedźmy, które były tak potężne, że gra przeciwko nim bywała nieco frustrująca. Nieco frustrujące to jest granie przeciwko połowie deków ze standardu. Ale dobra, no to tylko moje zdanie. Chcielibyśmy poznać waszą opinię na temat dziczy. Co myślicie o niej teraz? Jaką rolę powinny spełniać w przyszłości gry w Hearthstone?
No, powinny spełniać taką rolę, że powinny być fajne deki, które nie są przeginane w każdą możliwą stronę i nie grają trzy talie na krzyż, bo reszta talii nie ma szans z Big Priestami i innym krapem. W związku z czym uważam, że dziś powinna przejść bardzo wielki rebalans i tam powinno zostać dostosowane w cholerę rzeczy, żeby to miało jakiś sens, żeby nie wyglądało tak, że grają cztery deki na krzyż, bo niczym innym się grać nie da. A to tylko moje zdanie. Dobrze, że talia morskiej wiedźmy została znerfiona, bo gry przeciwko niej bywały nieco frustrujące. Nieco. No, mniejsza z tym. Nowe karty klasyczne. Jeżeli gracie w Hearthstone już od jakiegoś czasu, to wiecie, że z początkiem każdego roku Hearthstone część kart opuszcza formułę standardową. A niektóre z tych kart pochodziły z formatu klasycznego, który stanowił nieodłączną część formuły standardowej. Niektóre karty wyłączone z formuły standardowej były kartami klasowymi, ale chcieliśmy, by każda klasa posiadała podobną liczbę kart w zestawie klasycznym. W tym celu dodajemy kilka nowych kart, które zapełnią tę lukę. No ogólnie spoko, no, nie jest to według mnie potrzebne, nie jest to według mnie jakimś super super potrzebną rzeczą czy czymś takim, ale jak najbardziej spoko pomysł. Oto nowe karty klasowe, które zostaną dodane do zestawu klasycznego. Będziecie mogli je stworzyć lub znaleźć w pakietach kart klasycznych, począwszy od przyszłego miesiąca. Sopel. Za 2 many czarodomaga. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi. Jeśli jest zamrożony, dobierz kartę. Krab. Księga inteligencji. Dodaj osobę zaklęcie maga do twojej ręki. Krab. Chyba, że do Exodia Mage'a na queście. Albo do czegoś takiego, co ma synergię z kartami z deku. Zew pustki. Dodaj losowego demona do swojej ręki. Krab? Grabież. Dodaj losową kartę do twojej ręki z klasy przeciwnika. No to do Thief Rogue'a może być jeszcze w miarę. Chociaż i tak halucynacje są lepsze. No nie są to jakieś super dobre karty. Raczej bym powiedział, że krab. Albo krab. Może być też krab. Projektując te karty, myśleliśmy o pierwszych doświadczeniach nowych graczy z Hearthstone. Wiedzieliśmy, że nowe karty klasyczne muszą być relatywnie łatwe do zrozumienia, a jednocześnie mieć potencjał do kreowania ciekawych sytuacji. Chcieliśmy również dać graczom szansę na granie kartami, które nie posiadają... nie posiadają. Jednocześnie musieliśmy dopilnować, by nie ograniczały naszych możliwości projektowania w przyszłości, nie sprawiały problemu ze względu na poziom mocy, jako że pozostaną w formule standardowej dłużej niż 2 lata. Spodziewamy się w przyszłości, że w przyszłości kolejne karty dołączą do sali sław, jako że kilku neutralnych stronników legendarnych również dołączyło do sali sław, powstała pewna luka, którą również chcielibyśmy zapewnić nowymi kartami zestawu klasycznego. No ogólnie dobra, spoko, no fajnie, że tam dodają te karty, moim zdaniem nie jest to całkowicie potrzebne, ale z drugiej strony też nie jest jakieś niepotrzebne. Podejście takie, jak oni tutaj przedstawili, że to mają być karty dla nowych graczy, którzy dopiero zaczynają grać, jak najbardziej spoko. Do competitive play'u te cztery karty są do dupy. Oczywiście w niektórych sytuacjach mogą być wykorzystane, no super może być wykorzystane w jakimś tam freeze mage'u, który skupia się mocno na mrożeniu stołu. Księga inteligencji na deku, który skupia się na czarach nie z stali, tak jak tam quest maga, znaczy to na czym polegał quest maga. Ten zew pustki, raczej krab we wszystkich możliwych sytuacjach. Grabież w tym rogu, czy tam w tez rogu, czy jakkolwiek by go nie nazwać, jeszcze ewentualnie ujdzie. Natomiast tak same w sobie są słabe i tyle, a jako karty podstawowe dla osób, które zaczynają grę w Hearthstone, wydają się być spoko, może poza tym soplem. A więc to takie... To raczej pozytywna wieść. Że dodają te karty i że tam jeszcze jakieś karty do sali sław wylecą i że o tych legendach też myślą. No nie ma się do czego przyczepić, natomiast nie jest to jakieś super potrzebne moim zdaniem, bo może tak. Poprawa doświadczeń nowych graczy. Rywalizacja w karczmie potrafi być bardzo zaczęta, w szczególności jeżeli nigdy wcześniej nie graliście w Hearthstone'a. Chcielibyśmy, by nowi gracze stopniowo zaznajomili się z grą, dlatego podjęliśmy kroki mające na celu poprawienie ich doświadczeń. Oto czego mogą się spodziewać nowi gracze w karczmie Hearthstone'u.
Rozpoczynam grę z rangą 50. Rangi od 50 do 26 będą przeznaczone wyłącznie dla nowych graczy. Podobnie jak w przypadku rang 25-20, nie będzie można tracić tam gwiazdek. Kiedy gracz osiągnie rangę 25, nigdy nie spadnie już niżej. Mamy nadzieję, że zapewni to nowym graczom w Hearthstone więcej czasu na zaznajomienie się z kartą. Jednocześnie nowo przybyli mogą liczyć na darmowe podarki, które pozwolą im nieco dogonić stawkę. Jeżeli jesteście doświadczonymi graczami, którzy zakładają nowe konta, będziecie mieć opcję pominięcia etapu nowego gracza. Łupy również przepadną, więc przemyślcie tę decyzję, co pozwoli szybciej wrócić do rywalizacji. Więcej szczegółów podałem w przyszłości, ale chyba rozumiecie, o co nam chodzi. A będzie opcja pominięcia samouczka? No na to bym nie liczył, no nie przesadzajmy. Czy wy wiecie, co to znaczy? Czy wy zdajecie sobie, co ten akapit znaczy dla Hearthstone'a? Obstałem, że nic ważnego. Wręcz przeciwnie, to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Problem w tym momencie Hearthstone'a, między innymi, jest taki, że zaczynając tą grę, ja osobiście prędzej bym se pociął rękę żyletką, niż wbił legendę, bo by mi się żygać chciało na samym starcie. Blizzard przez 5 lat zrobił dokładnie, no praktycznie nic, żeby poprawić tą sytuację. Natomiast to, co oni tutaj wprowadzają, poprawia tą sytuację dosyć znacząco, bo nowi gracze, którzy zaczynają grę, nie trafiają od razu do tej puli osób, które już grają w Hearthstone na dłuższy czas i mają jakieś deki. Oni trafiają do puli osobnej i to jest takie jakby intro do rankedów, bo to ciężko rankedami nazwać, jeżeli tu się gwiazdek nie traci. Mają 125 wygranych przed sobą, żeby zaznajomić się z grą, zaznajomić się z kartami, zebrać te karty, zebrać te deki, poznać grę i dopiero wtedy zostaną wrzuceni na głęboką wodę. Dodatkowo... Halo, kursor. Jednocześnie nowo przybyli mogą liczyć na darmowe podarki, które pozwolą im nieco dogonić stawkę. Czyli przez te 25 rang, które tutaj, które zostaną dodane, nowe osoby grające w Hearthstone'a będą dostawali jakiś staw na start. Przez to, jak już przebiją się przez te 25 rang, wygrają te 125 gier, zbiorą to wszystko, zbiorą jakieś tam doświadczenia z grą i tak dalej, będą o wiele lepiej się czuli na tych 25 rangach niż się czują teraz, przez to nie rzucą Hearthstone'a po pół godzinie, w związku z czym no powinno to poprawić ilość osób, które przybywają do Hearthstone'a, czy tam zaczynają grać w Hearthstone'ie. Ale mało tego, to pokazuje też, że Blizzard wreszcie zaczyna coś robić z tą grą. Bo nie oszukujmy się. Przez 5 lat Blizzard zrobił dokładnie gówno. Z małymi wyjątkami, no ale to nie jest takie super istotne. To jest naprawdę ogromna zmiana dla new players. O, obiad dostałem. Aha, bo już jest ta godzina. Okej, super. To jest ogromna zmiana dla osób, które dopiero zaczynają grać w Hearthstone'ie. I też pokazuje, że Blizzard wreszcie coś zaczyna robić. Więc Boże, fakt ten taki, że wychodzi ten artefakt, że wychodzi ten gwint, wreszcie komuś tam w tym Blizzardzie powiedział: halo, bo wam gra upada, weźcie się do roboty, bo będziecie bezrobotni. I może oni wreszcie zaczęli coś robić. Na to ten akapit też może wskazywać. Oj, a co mam przeczytać? O kurwa. Dobra, chwilę. Ja sobie posolę obiad. Nie psujmy nastroju.
Nastrój jest bardzo dobry, tak? Blizzard zaczyna coś robić w kierunku osób, które zaczynają grać w Hearthstone'a, poprawia doświadczenia nowych graczy, zapewnia tym graczom jakiś start, daje im coś za darmo, zapewne karty i pakiety. Gorący ziemniak. Na pewno bierze się do pracy nad Hearthstone'em, na pewno będzie go ulepszał. Dalej w tym artykule nie ma nic, co sprawi, że jak to przeczytam, to dostanę wylewu zawału i zacznę bluzgać na prawo i na lewo. Popatrzmy na te rangi. Mamy kurczaka. Kwiatka, muchomora. Żołędzie, sadzonkę, drzewo. Jakąś gwizdę. Jakiegoś pokemona, ja pamiętam nazwy. Motylka. Chyba barana. Uśmiechniętą żabkę, rozgwiazdę, muszelkę, konika morskiego. Piranie, rekina, orła. Zebrę, lwa, mamuta. Krakena, murloka. Morświna, ogra, karczmarza. Bo to wrzuć sobie humor, zjeżdżając do kolejnego akapitu. Przecież w tym kolejnym akapicie na pewno są same dobre rzeczy. Bo ten akapit, który jest teraz na ekranie, mówi, że Blizzard wziął się do roboty. I zaczął nad tą grą pracować. O czym mówiłem już od dawna, że Blizzard nic nie robi, a teraz zaczęli. I poprawiają doświadczenia nowych graczy, tych, którzy zaczynają grę. Więc pełni optymizmu przejdźmy do następnego akapitu. Tam na pewno nie ma nic złego. Informacje dotyczące turnieju w grze. W ubiegłych miesiącach mówiliśmy o możliwości. Przepraszam, jakiej kurwa możliwości? Byście mówili, że dodacie. Nie, że tak niemożliwe, tylko że dodacie. Funkcji pozwalającej na organizowanie turniejów Hearthstone podczas spotkań Fireside Ga. Tering i prywatnych imprez? Nasz zespół pracował nad tym od jakiegoś czasu i w pierwotnym założeniu funkcja ta miała być dostępna jeszcze w tym roku. Niestety prace nad turniejami wewnętrznymi zostały na razie wstrzymane i chcieliśmy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Mamy wiele planów odnośnie do ulepszania funkcji w Hearthstone. Co to kurwa pisał? Mamy wiele planów odnośnie do ulepszania funkcji w Hearthstone? A, w sumie może i. Macie wiele planów. Słuchajcie. Team 5. Po 5 latach gry na rynku też powinniście zrealizować te plany, a nie je mieć. Wracając do doświadczenia społecznościowe, turnieje w grze są tego częścią. Turnieje powinny służyć wielu różnym typom graczy, jednak rozwiązania, które wypracowaliśmy, trafiały do bardzo wąskiej grupy. Zaczęliśmy odnosić wrażenie, że jest to wyłącznie rozwiązanie na doczepkę, które nie przekłada się na nowe, ekscytujące doświadczenia, które wzbogacały Hearthstone jako całość. Koniec końców zmuszeni byliśmy przemyśleć, w jaki sposób chcemy ulepszyć element społecznościowy w Hearthstone, zanim wprowadzimy satysfakcjonujący system turnieju w grze. Co kurwa? Zmuszeni byliśmy przemyśleć, w jaki sposób chcemy ulepszyć system społecznościowy w Hearthstone. W tej grze nie ma nawet czatu. A wy o elementach społecznościowych piszecie. Zanim wprowadzimy satysfakcjonujący system turnieju w grze.
który zadowoli wszystkich graczy. Jako twórcy czasami musimy podjąć trudną decyzję o porzuceniu rozwiązań, które nie działają. Obecnie nie mam przekonania, że ostateczne rezultaty spełniałyby oczekiwania wszystkich graczy i wysokie standardy, jakie stawiamy przed grą Hearthstone. W rezultacie postanowiliśmy odłożyć implementację turnieju w grze na czas nieokreślony, choć chcemy wrócić kiedyś do... Okej, okay, no dobra, no... Co tu dużo mówić, no? Miały być turnieje w grze? Jakaś nowość po 5 latach? Ale no nie wyszło, no to jebać. Zawody HDTV Championship 2018 odbędą się w połowie października. Możecie je oglądać podczas transmisji na żywo lub osobiście w Blizzard Area w Los Angeles. Z pewnością będzie to emocjonujące wydarzenie. A jeśli możecie być tam osobiście, to tym lepiej. Będziecie mogli poznać twórców gry Hearthstone, wziąć udział w turniejach na miejscu i zrobić fajne pamiątki, np. gadżety z Hearthstone czy Blizzard Area. A za samą obecność dotrzymacie rewer z radu zwycięstwa. Dobra, jebać to. Mało istotne. Wielki powrót zestawu powitalnego. Woohoo! Super! A to przepraszam, on znikł? Gdzie wraca? O. Blem. Wszystko jest takie samo. Jednak teraz zamiast losowej legendarnej karty klasowej zawierać będzie jednego z sześciu smoków z zestawu klasycznego. Alekstraza śmierci skrzydłego Baregosa do zdobu Odyksję i Serę. Mamy jeszcze lepsze wieści, co może być lepsze od smoków, zapytacie. Nawet jeżeli kupiliście już zestaw pojitalny w przeszłości, będziecie mogli grabić go ponownie. Znaczy ja rozumiem, czym jest ta zmiana podyktowana. Tym, że te karty są neutralne. Okej, no takie se, no. Jakieś turbogrywalne te legendy nie są, ale w sumie klasyczne też je były. Znaczy klasowe, nie klasyczne. Ale dla nowego gracza, no wszystko poza Nozdormu jest okej. Okay. Niech będzie, że na plus. Nadchodzące wydarzenia w grze. Zaduszniki. Z głowy Jerzy powraca na kolejne zaduszniki, które rozpoczną się 17 października. Podobnie jak w ubiegłym roku, karczma zostanie przystrojona w upiorny sposób. Powróci gra na arenie z dwiema klasami. O, to było fajne. Natomiast w karczemnej bójce zmierzycie się z bezgłowym jestem. W duchu tego wydarzenia będziemy rozdawać smakowite łakocie, ale o wszystkim poinformujemy bliżej podczas przybycia bezgłowego jestca. Zadoszczyki dołączy teraz również nowy bohater, pan Lady, którego będzie można nabyć w ramach specjalnej promocji. Sir Wkurzo On. Czwarty skin do Paladyna, gdzie większość klas ma po dwa? Bez sensu. Co tu dużo można powiedzieć, no? Zmiany na plus. Informacja o turniejach Grzenada. Sorry, że miałem obiad, ale dostałem obiad, niech sobie wystygnął.
Wystygnął? Nie, wystyg chyba, nie? Tak powinien, tak się mówi. Zaraz sobie to podsumujemy, tylko zjem. Bo jedzenie i gadanie jest trochę trudne. Czyli zasadniczo dla nienowych graczy nic się nie zmienia. Raczej tak, ale nienowi gracze mają dodatki, więc wiesz. Nie ma co. No, nie ma co mieć coś przeciwko temu. Będzie nocny strumyk. Jaką talią najszybciej rangę wbije? Od rogiem. Karty do obserwacji. Trochę głupio mi z tym obiadem, ale już go kończę. I zaraz powiem, co o tym myślę. Bo jedzenie i gadanie tak 2 na 10. A nie wiedziałem, że Bartka robi obiad. Wyśmienity jak zawsze. Czy miałem kiedyś ochotę zmienić swój tryb życia bardziej na fit? Wiesz co, no biegam 10 km dziennie, 7 razy w tygodniu chodzę na siłownię. Odżywiam się zdrowym, ekologicznym pożywieniem. Rzuciłem palenie. Alkoholu prawie nie piję. No nie wiem, co mógłbym jeszcze bardziej zmienić. A więc rozpocznijmy oficjalny lincz Blizzarda.
Narzekanie, bluzganie, krytykowanie. Krytyka Blizzarda na 10 różnych sposobów. Rzuciłeś palenie, stosowałeś coś? Zastosowałem Hardstyle'a. Słuchałem 2 godziny o tym, jakie palenie jest złe i stwierdziłem, a chuj, rzucę. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, już pół godziny patrzymy na ten artykuł, po to, żeby omówić ten artykuł i wyciągnąć z niego jakieś wnioski. Im dłużej myślę, tym więcej tych wniosków wyciągam, więc może jak pomyślę jeszcze ze 3 dni, to wyciągnę ich jeszcze więcej. Ale tak na szybko, po pół godziny przemyśleniach i przeczytaniu tego artykułu, co następuje. A więc, stan meta gry, akapit numer 1. Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, wiem, że to nie jest jakieś super znaczące, ale bardzo podobają mi się te grafiki, które są tutaj zastosowane. Fajnie wyglądają. Stan meta gry. Owszem, jest tak jak ten, jest tutaj napisane. Ustabilizowała się po premierze, ble, ble, ble. Radzą sobie bardzo dobrze. Jest kilka deków, które radzą sobie bardzo dobrze. Zgadzam się z tym. Chociaż talie te radzą sobie lepiej niż reszta stawki, to każda klasa posiada dostęp do efektywnych talii. Przykładem niech będzie Szaman Ewolucji lub Combo Kapłan. Z tym też się zgadzam. Są oczywiście deki, które są lepsze od innych. Natomiast większość, wszystkie klasy mają jakieś deki 1, 2, 3, którymi można grać i można spokojnie wbijać jakieś tam top 100 legendy i tym podobne rzeczy, tylko trzeba ogarnąć sobie dek, ogarnąć sobie jak się tym gra i tak dalej, i tak dalej. To jest spoko. To jest naprawdę spoko, bo granie wygląda tak jak kiedyś, że grały 3 deki na krzyż, a 4 dek, no już był tak 5 razy gorszy od tych 3. Więc jest, powiedzmy, taki fajne rozłożenie tych deków, że są różne klasy, różne typy talii i tak dalej, i tak dalej, a nie mamy ciągle jednego i tego samego. To jest naprawdę spoko. I tutaj wielkie propsy dla Blizzarda. Natomiast problemem jest ostatnia część tego akapitu. W ogólnym rozrachunku jesteśmy zadowoleni z różnorodności, jaką obserwujemy na wszystkich poziomach gry rankingowej. I o ile zgadzam się z tym, co jest tutaj napisane, to brakuje mi tutaj jednego takiego małego napisu. I to będzie mocno subiektywna opinia. Zdaję sobie z tego sprawę i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób się z tą opinią nie zgodzi. Natomiast w mojej opinii, jeżeli chodzi o stan meta gry, to powinno być napisane chociaż troszkę o tym, że aktualne deki przypominają potwora Frankensteina. W sensie granie na niektóre z tych deków to jest rzecz koszmarna. Nie ma niczego o tym, że mamy sześcian, który tworzy różne cudawianki. Nie ma niczego o tym, że mamy kartę druida. Jedną i drugą. Jedną przyzywającą prowokację, drugą ultimate infestation. Nie ma nic o tym, że w ciągu jednej tury na stół potrafi wlecieć 50 punktów many. I to jest zdecydowanie zła informacja. Tutaj oczywiście możemy się wspierać i kłócić, bo każdy będzie miał inne podejście. Natomiast moim podejściem, moje podejście jest takie, że przez karty takie jak Misz Dęboserce i połączenie go w Tamt Druidzie albo w Big Druidzie, przez Żarłoczny Sześcian, czy inne karty, których teraz akurat nie mam w głowie, ta gra jest bardziej irytująca niż fajna, bo niefajne jest to, jak wy zostawiacie jednego stronnika na stole przeciwnika, a przeciwnik w następnej turze rzuca sześcian, rzuca na ten sześcian coś tam i przyzywa cały stół tych stronników. To jest rzecz, która jest bardzo niefajna i która odbiera to takie hasło reklamowe Hearthstone'a sprzed 5 lat. Fun and interactive. Nie jest to ani fun, ani interactive. Tak samo wszelkiego rodzaju OTK deki. Fakt faktem, te OTK deki nie grają jakoś super mocno, natomiast istnieją. Shader Vok Shaman, OTK Paladin, no może trochę na siłę, Mehaktun, Mehaktun Warrior czy Druid, ten Combo Kapłan. Nie ma nic o tym, że jest tego za dużo. Więc jeżeli w oficjalnym oświadczeniu Blizzarda na temat metagry nie ma ani słowa o tym, że coś jest nie tak z tą metagrą, natomiast jest, że są zadowoleni z tego, można wywnioskować, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze więcej takich super połączeń. I o ile jestem w stanie w 100% zrozumieć, że część z was słuchających tego mojego pięknego monologu to się podoba, że lubicie grać albo z, znaczy grać albo grać przeciwko sześcianom, mistrzom Dębosercy, Ultimate Infestation,
posiewem zarazy i tym podobnymi kartami, no wszystkich sobie od razu przypomnę, to ja niestety tego nie lubię i uważam, że jest to rzecz bardzo, ale to bardzo niefajna. Jeżeli Blizzard będzie szedł w tą stronę, to moim zdaniem ta gra będzie coraz mniej fajna do grania, coraz mniej ciekawa, interaktywna, przyjemna i rozrywająca. Coś tam. Coraz mniej rozrywkowa, w każdym razie o to mi chodzi. No. Jak widzimy, od prawie 2 lat Blizzard idzie w kierunku coraz bardziej krapowatych systemów w tej grze, co bardzo dobrze się odbija na popularności Hearthstone'a. Dalej nie skasowałem tego wszystkiego. Bo jak sobie popatrzymy na tabelkę, możemy sobie wziąć cały świat na przykład, żeby nie było, że w Polsce, to gdzieś tutaj wyszło Angoro. Chyba tu. I od tego czasu Blizzard dodaje coraz głupsze rzeczy i gra idzie coraz bardziej w dół. Tak więc no myślę, że to nie jest do końca przypadek. I jeżeli tak będzie dalej, no to będzie trochę lipa. Aczkolwiek istnieje też spora szansa, nawet powiedziałbym, że większa niż 50%, że się mylę i tak naprawdę to wszystko jest super fajne. Super jest dostać 7 kruszorów w ciągu jednej tury, super zginąć od mecha Ktuna albo od innego połączenia OTK, SRO, OTK, WTK. Albo super, jak prowokujący druid przyzwie 5 razy w ciągu jednej gry stół pełen prowokacji za 50 bady. Jej, to takie fajne. Nie wiem, może tak jest, może jestem na tym punkcie trochę przewrażliwiony. Nie będę się z nikim kłócił, jedyne co przedstawiam to swoją subiektywną, prywatną opinię. Że to, w jakim kierunku Hearthstone zmierza, nie prowadzi do niczego dobrego. A tutaj mamy taką ładną ten wykresik. Tutaj się zaczęło. Ile? Angoro wyszło w 2016, nie? Journey to Angoro release date. To. A nie, przepraszam, 2017. Okej. Okay. A, no dobra, to tutaj jeszcze ten było zainteresowanie i od tego czasu idzie sobie w dół. Chociaż tutaj też wcześniej. A to może po prostu gra jest do dupy. Nie wiem. Nie mam pojęcia, no w każdym razie nie podoba mi się, że Blizzard nic o tym nie napisał i jeżeli nic o tym nie napisał, to zakładam, że jest z tego zadowolony. Do tej statystyki? To jest Google Trends. Nie, w każdym razie dla mnie to jest bardzo zła wiadomość. Nawet tak z czystej ciekawości możemy zrobić ankietę. Czy podoba wam się aktualny wygląd deków? W sensie wszelkiego rodzaju OTK, komba, jak taunt, druid czy mistrz, dębo, serce i ogół tego, o czym mówiłem. Tak, jest spoko. Nie. Kiedyś było lepiej. Tak w sumie z tej ciekawości, bo może ja jestem przewrażliwiony i może tylko mi się to nie podoba, a wszystkim wokół się podoba. Nigdy w sumie was o to nie pytałem, bo ja na to narzekam średnio 54 razy w tygodniu, ale może jest tak, że to jest spoko dla graczy. Może wszyscy to lubią, tylko mnie po prostu to wkurwia i wolałbym starego, dobrego midrange szamana i sekret paladyna. Dobra, lećmy dalej. Karty do obserwacji. No, Ultimate Investigation już ustaliliśmy na Bliskonie, że jest dobre tylko emocjonalnie według statystyk. Nie jest, nie ma co nerwić. Posiew zarazy również. Jest kartą spoko. Znoki chodzącej laborantki. Znaczy ja nigdy nie odczuwałem, tak szczerze powiedziawszy, jakiejś takiej potrzeby wewnętrznej znerwienia tej karty. To, co gdzieś tam było,
W sensie, jak często była grana w dekach. Na to faktycznie wskazywało. Faktycznie na to wskazywało, jak było 50%, no wydaje mi się, jak jest 35% to też. Ale nie jest to rzecz, której się jakoś mocno chcę uczepić. Pewnie są jakieś karty do zdrwienia, których zagranie daje jakieś ten... super większe szanse, natomiast to są wszystko finishery. Więc nie do końca można to zaliczyć. Gromblaz raczej nie. Nie wiem, no ale nie ma niczego takiego jak było wcześniej, jak na przykład był Pirat Warrior z tym Piratem za jeden, czy jakiś tam, i nie wiem, Kościana Mara i Tunelowy Czerw, takich mega mocnych pików do nerfa instantowego. Więc z tym się mogę na to przystać, że jest tam ta laborantka, jest kartą, którą można by ewentualnie znerfić, ale nie ma takiej potrzeby. Na razie nie zamierzamy zmieniać, ale mamy na nią okość, żebyśmy... Takie, no to w sumie jest takie neutralne, no ani to dobre, ani to złe. Okej, czyli ogólnie tak, no, duża część osób ma podobne zdanie co do tego. Tylko jeszcze pytanie, na ile bardzo sugerujecie się to, co ja powiedziałem, na ile to wasze zdanie. No ale powiedzmy, uznajmy, że nie jestem przewrażliwiony. Kiedyś może było więcej interakcji, ale jak były tylko trzy deki, to szybko się nudziło. Tak, masz rację, co jest dalej. Jakby tak się dało tyle różnych deków, a co teraz interakcją jak kiedyś. No właśnie do tego osobiście uważam, że trzeba dążyć. Do tego, żeby tych deków było więcej, ale jednocześnie, żeby ta interakcja była zachowana, żeby to nie było układanie pasjansa, nie? Nie wiem, tak jak mówię, ja nie chcę mówić, że tak jest, bo ja tak uważam i w ogóle jestem Bogiem, mistrzem i Bóg wie co. Ale no, takie zdanie mam od dawna. Tym, że ta gra staje się coraz mniej interaktywna. Przeciwnik chce coś robi. Przychodzi wasza tura, ty chce coś robić. Przeciwnik chce coś robi, zabijacie i jelo. Nie ma już takiej walki o stół. Zresztą nawet wystarczy popatrzeć na to, jak midrange decki znikły. No nie ma praktycznie w ogóle midrange decków w tym momencie. No jest to czymś spowodowane, nie? Więc nie wiem, może przesadam z tym, co mówiłem przy tym akapicie, ale wydaje mi się, że kierunek, w którym podąża Herzen, jest coraz gówniańszy i jak tak dalej pójdzie, to będzie jeszcze gorzej. Zresztą czytałem jakieś tam wypowiedzi na Reddicie i nie brakuje podobnych wpisów do tego, co mówię. Dobra, jechać. Karty do obserwacji, no powiedzmy, się zgadzamy, nie? No, nie ma niczego takiego, co jest jakiś super mocną kartą do nerfa. Tak jak było wcześniej Call to Arms, Kościana Mara za 7 many, ten czerw tunerowy 5-5. No to było wiadome, że to są karty, rzeczy, które są do zderwienia i to na instancie, a nie na czekaniu. I tak było w tym momencie, no nie wydaje mi się, żeby były takie karty, które muszą być znerfione. No może poza tym i tym, ale to już prywata chyba moja. Natomiast kilka kart, powiedzmy, do obserwacji można by dopisać, nie? Grzybomantę, czy jakiegoś tam Gul'dana, czy Jaina i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie są to karty, które są naprawdę jakimiś takimi wielkimi fankillerami. Meta jest aktualnie najlepsza od czasu powstania tej gry. Każda klasa ma mocno grywalne deki i wszystkie da się skontrolować. Prawdą jest jednak, że same deki są nudne i powtarzalne. Wolę je jednak to niż powtarzalność na drobnicy i turniejach jak kiedyś. No wiesz, no co człowiek to opinia, nie? No ja się zgadzam, już czekaj, z czym się zgadzam. Meta jest aktualnie najlepsza od czasu powstania tej gry. Zależy pod jakim kątem patrzeć. Jeżeli chodzi o różnorodność, tak. Jeżeli chodzi o deki, z którymi się gra, no nie uważam, żeby była najlepsza, bo granie na wszelkie combo deki, OTK deki i deki, które przyzywają za 5 many, 50 many, no nie uważam, że to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o różnorodność, tak, zgadzam się, jest jedną z najlepszych, nie wiem czy najlepsza, bo nigdy nie analizowałem. Każda klasa ma mocno grywalne deki, tak, z tym się zgadzam. Wszystko da się skontrować. Z tym prawdopodobnie też się zgadzam, ale musiałbym się dłużej zastanowić. Prawda jest taka, że prawda jest jednak, że same deki są nudne i powtarzalne. No, nie wiem, w to nie będę wchodził, bo to raczej kwestia gustu. Wolę jednak to niż powtarzalność na drabince i turniejach jak kiedyś.
No fakt faktem, kiedyś turnie, kiedyś tych decków było mniej, trzeba przyznać. Natomiast uważam, że i tak powinno się iść w kierunku tego, żeby granie było fun and interactive i żeby były deki różnorodne. No ale już skończmy ten temat i będziemy ten wałkować go po raz 15. Balans liczy. Wewnątrz zespołu trwają dyskusje do się tego, jak powinna wyglądać gra w formule. Gra standardowa z wyższym poziomem mocy oraz olbrzymią biblioteką kart. Czy dziś powinna być wierna swojej nazwie i powinniśmy pozwolić na większą liczbę szalonych i potężnych pomiędzy tym rozwiązaniem? Jest trudniejsze, gdzie wszystkie talie są potężne i wszyscy mają dostęp do olbrzymiej liczby narzędzi. Bo wiemy, że są narzędzia. Nie wiem, co to dziczy, nie chcę się jakoś mocno wypowiadać, natomiast jak przeczytałem ten akapit, to przyszło mi jedna rzecz do głowy. Fajnie by było, gdyby w dziczy nie było kart ze standardu. Gdyby dzicz po prostu składała się z tych kart, które są niegrywalne. Co do samego stanu, uważam, że nienerfienie tych deków w dziczy i tworzenie trzech deków na krzyż, które grają, nie jest niczym dobrym. Chociaż fakt faktem nie gram na tyle dziczy, żeby się wypowiadać, być może. Ale mam wrażenie, że dzicz to jest 5 deków na krzyż. Ewentualnie 3 deki na krzyż. No tak, szamana. Jakiegoś rogala. O, łączmy legendę może. Jednak nie. Chyba, że tak. Szamana, rogala. Pewnie jeszcze jakiegoś druida na kombie. Nie wiem, trochę to takie monotonne. Takie mam wrażenie. Przynajmniej może nie po samym graniu tego formatu, natomiast po tym jak szukam deków, to ciągle widzę jedno i to samo w kółko. Więc nie chcę za bardzo w to wchodzić, bo jakiś super wildowym playerem nie będę ani nie byłem. Natomiast wydaje mi się, że powinny te deki być takie, no, że ten tryb powinien być jakiś taki ciekawszy. A tutaj tak naprawdę, no nie wiem, macie te 3 czy 5 deków na krzyż i yellow. Ale dobra, to pomijmy, bo to nie jest jakoś super istotne dla całego kształtu. Nowe karty klasyczne. Pozytywne, natomiast nie jest to jakoś bardzo potrzebne. To, że tam wypełniałem te luki po wrzuceniu kart do sali sław, jak najbardziej spoko. To, że dodają karty bardziej dla graczy zaczynających grę, jak najbardziej spoko. To, że to z tym robią, jak najbardziej spoko. No, nie jest to na pewno potrzebną rzeczą. Dodawanie tych kart, tym bardziej, że no, do competitive play to one się tak średnio nadają. To był? Światło. Światło? No i następne światło. No ale takie ono może być. A co do spodziewam się w przyszłości kolejnych, że w przyszłości kolejne karty dołączą do sali sław, to spoko, ja mam przeciwko wrzucenie jakichś malych głosów i tym podobnych rzeczy, jak najbardziej spoko. Więc tutaj też raczej okej. Poprawa doświadczeń nowych graczy, imbastyczna sprawa, dodanie tych rank, dodanie jakichś tam pierdół, które tam nowi gracze sobie będą zdobywali, jak będą się przebijali przez te rangi. Hiper imbastyczne, strzał w dziesiątkę, już dawno mówiłem, a jak nie mówiłem, to myślałem, że Blizzard powinien coś zrobić dla osób, które chcą zacząć grać w Hearthstone'a i ten ruch mi się świetnie podoba. Nie miałbym nic przeciwko, jakby w przyszłości wprowadzili jeszcze parę takich ruchów. Ogólna zabawa, nie, ogólna ocena tego 54 na 10. No i spoko, że to zrobili. Rozwiązanie całkiem też fajne. Nie można się do tego jakoś bardzo doczepić. Może jedyne co, to gdyby dali możliwość wystartowania. Nie, no to było bez sensu. Nie, to nie ma się za bardzo jak do tego przyczepić. No, fajnie jeszcze byłoby jakby, jeżeli jesteście doświadczonymi graczami, którzy zakładają nowe konta, będziecie mieli opcję pominięcia etapu nowego gracza. Fajnie byłoby jakby też zrobili możliwość pominięcia tutorialu. To uważam, że też byłoby całkiem cool. Ale pamiętam, że jakieś 4 lata temu mówili, że kiedyś to dodadzą. Minęły 4 lata, więc wydaje mi się, że mogą mnie dodać.
Dobra, ale to jest ogólnie mega pozytywne. No tutaj nie ma co się kłócić. Myślę, że każdy z was tak myśli, że ten dodatek dla nowych graczy jest rzeczą super, hiper, zajebistą. No i tutaj raczej nie ma co za bardzo na ten temat dyskutować. Informacje dotyczące turniejów w grze. Nie zrobili jednej z ważniejszych rzeczy, a mianowicie nie przenieśli z banga do standardu. Ale to jeszcze mogą zrobić, jak będzie rotował, więc akurat nie patrzyłbym na to jakoś bardzo. Moi drodzy. Wiem. Wydaje mi się to PR-owym pierdoleniem, za przeproszeniem, to co jest tutaj napisane. W ubiegłych miesiącach mówiliśmy o możliwości dodawania funkcji pozwalających na organizowanie turniejów w Hearthstone podczas spotkań, Fireside, Gathering i prywatnych imprez. Wydaje mi się, że to miało być ogólnie jako feature w grze, a nie jakieś tam Fireside, Gathering i prywatne imprezy, no ale dobra. No, zespół pracował nad tym od jakiegoś czasu i w pierwotnym założeniu funkcja ta miała być dostępna jeszcze w tym roku. Niestety prace nad turniejami wewnętrznymi zostały na razie wstrzymane i chcieliśmy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Mamy wiele planów odnośnie do ulepszania funkcji w Hearthstone. No, chciałbym je usłyszeć. Wliczając co doświadczenia społecznościowe i turnieje w grze są tego częścią. I turnieje powinny służyć wielu różnym typom graczy, jednak rozwiązania, które wypracowaliśmy, trafiały do bardzo wąskiej grupy. Turnieje powinny służyć wielu różnym typom graczy. Jednak rozwiązania, które wypracowaliśmy, trafiały do bardzo wąskiej grupy. Nie wiem, zróbcie sobie turnieje z podziałem na rangi, czy cokolwiek. Znaczy... Czy jak słyszycie to zdanie, albo je czytacie? Turnieje powinny służyć wielu różnym typom graczy. Jednak rozwiązania, które wypracowaliśmy, trafiały do bardzo wąskiej grupy. Czy jak słyszycie, albo czytacie to zdanie, to nie macie wrażenia, że to jest takie... pierdolenie o Chopinie, PR-owy bullshit i totalna ściema. Co się dzieje, bo dopiero wbiłem. Już ci wszystko streszczam. Ja mam, macie, mamy. Przecież to nie mają być dla wąskiej grupy graczy, nic z tym złego. No właśnie tak mi się wydaje. Nie wiem, zrobić turnieje z różną wejściówką. 10 golda, 5 golda, 100 golda, 1000 golda, whatever. I nawet turnieje za darmo do ćwiczenia. I kto chce, to se gra. No, nie wiem, znaczy ja nie chcę naprawdę użyć tego stwierdzenia po raz kolejny, ale zaczęliśmy odnosić wrażenie, że jest to wyłącznie rozwiązanie na doczepkę, które nie przekłada się na nowe, ekscytujące doświadczenia, które wzbogaciłyby Hearthstone jako całość. No kurwa, jakby się nie przełożyły. No przecież dodalibyście coś nowego do gry, no turnieje, można by sobie pograć coś. A nie grać kurwa rankedy o dupę marynę. Czy dupę maryni, czy jak to tam odmienić. No taki, jak dla mnie to jest taki PR-owy bullshit, no. Koniec końców zmuszeni byliśmy przemyśleć, w jaki sposób chcemy ulepszyć elementy społecznościowe w Hearthstone, zanim wprowadzimy satysfakcjonujący system turniejów w grze. Czyli najpierw musicie przemyśleć, jak chcecie ulepszyć system społecznościowy, czy tam elementy w Hearthstone, które nie istnieją praktycznie, bo nawet czatu w grze nie ma. I dopiero jak to ulepszycie, to wprowadzicie turnieje? No, Blizzard, ale traktujmy się tak drożli, nie? Napiszcie coś sensowniejszego. Jako twórcy zasady musimy podjąć trudną decyzję porzucenia rozwiązań, które nie działają. No i tutaj, no... Ja nie chcę naprawdę. Ja nie chcę naprawdę używać tego argumentu. Bo używałem tego argumentu już nie raz, ale ten argument powtarza się niejednokrotnie w wielu różnych dyskusjach i na wielu różnych forach i od wielu różnych osób. I czytając ten akapit, no kurwa, jakbym chociaż nie chciał bardzo, to muszę powiedzieć,
Co, macie tak gówniany silnik gry, że nie jesteście w stanie tego dodać do tej gry? No bo to ja nie chcę mi się wierzyć w to, że oni porzucają funkcję turniejów, bo trafiają do wąskiej grupy osób, albo muszą ulepszyć ekscytujący system społecznościowy w Hearthstone'ie. No, kawałek, no przecież to brzmi jak mówienie pięciolatkowi, że nie dostanie lizaka, bo nie wiem, bo coś tam, dobra, nie chcę mi się wymyślać gładnych porównań. No nie wierzę w to, no po prostu w to nie wierzę. Ale zauważ, że oni nie piszą tego ogólnie o turniejach, tylko o tym, jak chcieliby to wyglądało, gdy to zapowiedzieli. A to przecież mogło rzeczywiście beznadziejnie wyjść, nie powinni zawieszać całkowicie na tym, tylko siedzieć i na czymś pracować. No to może i tak, ale ogólne, powiedzmy takim... Z mojego punktu widzenia, bo to oczywiście jest subiektywna opinia MKR-a, nie jakiś tam... Nie jakiś tam nie wiadomo co. Dalej uważam, że silnik Hearthstone, a sam Hearthstone jest tak gównianie napisany, że gówno da się w nim zrobić. I to, co tutaj jest, to jest tylko wymówka, a tak naprawdę to oni po prostu nie mogą tego dodać do gry, bo nie ma jak. Musieliby, nie wiem, pewnie przekopać cały kod, czy coś tam zrobić z tym. Ale bardziej jestem w stanie uwierzyć w to, znaczy inaczej, nie chcę mi się wierzyć w to, co tu jest napisane, a bardziej strzelam, że jest to spowodowane technikaliami, sprawami technicznymi, w sensie tam, nie wiem, kodem gry, silnikiem, czy czymkolwiek. I to jest problem. Co do samej decyzji, no jeżeli to ma tak wyglądać, to słabo trochę, trochę słabo, no tak mi się wydaje. Może, oczywiście można powiedzieć, że za dużo narzekam, mogę się nawet z tym zgodzić, możliwe, że tak jest. Ale to pewnie efekt grania 5 lat tą grę i zmęczenia trochę materiału. Natomiast liczyłem bardzo mocno na te turnieje. Tak mocno, mocno. W końcu się doczekałem informacji. Informacja brzmi, w dupie mamy te turnieje. No nie jest to dobre. Nie jest to dobre, tym bardziej, że... Nadchodzi artefakt, w którym nie będzie w ogóle ladera. Nie wiem, po co to włączyłem, bo nie chciałem tego czytać. W którym nie będzie w ogóle ladera, nie będzie głupkowatego wbijania legendy czy innej chujowej rangi mi po co, tylko będą same turnieje. I ja wiem, że przez ostatnie tygodnie wyglądam na fanboya artefakta i hejtera Hearthstone'a. I wiem, że jako streamer Hearthstone'a nie powinienem się tak zachowywać, za co przepraszam. Natomiast nawet gdybym bardzo chciał przemilczeć to, bo wiem, że nie powinienem tego mówić, to uważam, że jest to w miarę obiektywne stwierdzenie, że Blizzard nie potrafi dodać nawet tych jebanych turniej, a za rogiem jest gra, która będzie składać się z turniejów. Której nie będzie gównianego ladera, który miesiąc w miesiąc farbisz, wbijasz gównianą rangę i nic ci to nie daje. Tylko będziesz miał turnieje, gdzie faktycznie wygranie coś tam znaczy, bo wygrywasz te karty. Czy jakąś tam walutę in game, czy cokolwiek, który możesz sprzedać. Tym podobne rzeczy. No, kibicuję Hearthstone'owi, ale... Wydaje mi się, że trochę zaczyna przegrywać. Chyba złamał paznokieć w tym wyścigu i troszkę wolniej biegnie. Nie wiem. Dobra, już zostawmy tego artefakta. Powiem tak. Mega mocno zawiodłem się na tym, że tych turniei nie będzie. Uważam, że to, co jest tutaj napisane, jest żenadą. Aczkolwiek dopuszczam do myśli, że może faktycznie tak jest, aczkolwiek i tak uważam, że to żenada. No mam nadzieję, że Blizzard coś będzie dalej robił.
Dobra, tu nic nie ma. No to nie jest takie super istotne. No to jest spoko, ten portret do Palady na to... Nie wiem. No niech będzie to portret do Palady na to super. Brzydkie jak jasno cholera. No fajne jest to, że coś się zmienia, no ale... Można było marzyć o czymś innym. Miejmy nadzieję, że zarówno Artifact, jak i Gwint po aktualizacji stworzą godną alternatywę dla Hearthstone'a, bo ta gra od 4 lat staje się coraz gorsza. Właśnie o to się modlę, żeby wyszły karcianki, które stanowią konkurencję i żeby Blizzard zaczął walczyć o graczy. Żeby zaczął tą grę rozwijać i żeby coś się zaczęło tutaj dziać. Bo... Co sobie tam myślę, to sobie tam myślę, nie? To nie jest jakieś super istotne. Ale najbardziej chodzi mi o to, żeby Blizzard po prostu zaczął tą grę rozwijać. Bo tu się od 3-4 lat gówno dzieje. No są tam oczywiście jakieś zmiany, ale takie bardziej, bo muszą być, niż bo chcemy coś zrobić. I Blizzard tak naprawdę, mam takie wrażenie momentami, olał po prostu tą grę. I jeżeli powstałyby dwie alternatywne gry karciane, które faktycznie... Nazwijmy to, zatrzęsły rynkiem. W sensie, zrobiły trochę szumu wokół siebie. Ludzie zaczęliby w te gry grać, przestaliby grać w Hearthstone'a, hajs by zaczął spadać. No może Blizzard wreszcie zacząłby tą grę jakoś ciągnąć w górę, rozwijać, dodawać nowe feature'y i tak dalej. I to jest jedyna rzecz, o której marzę w tym momencie, bo... No bo to, co się dzieje w Hearthstone'ie, no można podsumować bardzo krótko jednym słowem. Nic. Się nie dzieje, domyślam. Szczerze patrząc, to nie tylko twoja postawa, nawet jeden z największych streamerów KS-a, Disgusted Toast, że KS umiera i czeka na nową karciankę. Znaczy... Ja nie chcę, wiecie, być takim doomsayerem i pierdolić na takich rzeczy, nie? Ale... No ja po prostu dosyć szczerze wam mówię, co myślę. Fakt faktem, no tak patrząc od logicznej strony, no jest to strzał w kolano, nie? No jak to streamer jakiejś gry mówi, że ta gra jest chujowa i umiera. No ale... Ale to taka jest prawda. Taka jest prawda, że no nic się w tej grze nie dzieje. Zainteresowanie HS-em spada, no w tym momencie... Mamy wrzesień. Tak, tak. Ma 16 punkcików. No to tak pomiędzy sierpniem a wrześniem poprzedniego, znaczy 2013, kiedy Hearthstone był w becie, nie? No to... Zresztą chyba widzicie ten wykres w becie z tego przeczytań, nie? I wiecie, ja po prostu chciałbym, żeby wreszcie coś się w tej grze zaczęło dziać innego niż o, wypuścimy super, hiper fajne karty, które pozwolą nam stworzyć super, hiper fajne układanie pasjansa, czy coś. Dlatego też kibicuję bardzo mocno Gwintowi i kibicuję bardzo mocno Artefaktowi, bo jeżeli te gry się wybiją, to wierzę w to, że Blizzard weźmie się do roboty i zacznie nad Hearthstone'em pracować. I nie dość, że będziemy mieli alternatywę, będą trzy karcianki na rynku, wszystkie będą fajne. To jeszcze ta pierwsza, którą prawdopodobnie najwięcej z was ma w głowie i w serduszku, ojej, jakie to słodkie, pójdzie do przodu i zacznie być tutaj coś zmieniane, dodawane. Zresztą też jestem w stanie mocno dosyć uwierzyć w to, że z Hearthstone'em będzie tak jak z tym. Z World of Warcraft. Przy WoWie... World of Warcraft active subscribers. Była jeszcze taka
No może mi się też popierdzieliło. To strzelam, że jest zarobione. Wydaje mi się, że jeszcze była tabelka, jak było 3 miliony, ale może mi się wydaje. W każdym razie, to co chcę powiedzieć, to, że Blizzard wypuścił sobie World of Warcraft. Czy ja mogę to otworzyć tutaj? Wypuścił sobie World of Warcraft w 2004, czy tam 5. Nie, 4. I gra zyskiwała coraz większą popularność. No tutaj doszło do ponad 7 milionów za czasów podstawki. Wypuścili dodatek pierwszy, no i gra poszła dalej w górę do tam, nie wiem, 12, no 11 powiedzmy. Wypuścili trzeci dodatek i w tym trzecim dodatku się liczba subskrybentów utrzymywała. Doszła tam prawie do 12,5 powiedzmy milionów. Wypuścili drugi dodatek, pierwszy dodatek, drugi dodatek. Wypuścili trzeci dodatek, no tutaj już troszkę poszło w dół. Wypuścili kolejny dodatek, znowu poszło w dół. Jak wypuścili kolejny, to poszło do góry, ale bardzo szybko poszło w dół. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze powinna być gdzieś kropka, jak było 3 400 000 graczy. Aczkolwiek może mi się wydaje. Natomiast takim głównym tym tego jest to, że jak liczba subskrybentów spadła do poziomu tego z wanili, czyli bardzo drastycznie, i wydaje mi się, że do 3 milionów, ale może mi się wydaje, to Blizzard nagle zatrudnił 200 osób do robienia dodatków, wypuścili Legion i wypuścili teraz Battle for Azeroth, które są tak przegenialnymi dodatkami, tak mega wyjebanymi w kosmos, że szkoda gadać. I mam cichą nadzieję, że z Hearthstone'em będzie tak samo, no bo nawet jak sobie porównamy ten wykres, to się jakoś bardzo nie różni. Trzeba by go trochę zwęzić, bo ten jest za bardzo szeroki. Wiecie, idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry, nagle zaczyna spadać, nagle zaczyna spadać, idzie do góry, poszło do góry, znowu zaczyna spadać, no i tutaj już nie poszło nawet do góry, żeby było z czego spadać, ale spada. I mam cichą nadzieję, że patrząc, no to jest oczywiście wykres popularności, a nie ilości graczy, no ale jedno z drugim się wiąże dosyć mocno. Patrząc na to, Blizzard powie, kurde panowie, robimy Hearthstone'a super giereczka. Musimy zrobić magię. Musimy wrócić do tych... O, najlepiej. Tak, właśnie. I tak zrobią. A jak nie, no to trudno. A co do Gwinta, przecież jeszcze niedawno każdy mówił, że ta gra już jest martwa. A tutaj jednak słyszę co nieco, że ma być jakiś mega boom, w sensie mają zmienić mechanikę gry czy coś. No to wiadomo od pół roku. Albo stwierdzą, że na pewno nie jest za drogie, więc dalej będą lecieć po najmniejszej linii oporu, żeby zarabiać. Może też tak być. Nie wiem. No to chyba tyle tak ogólnie. A to ludzie nie narzekają na BFA? Nie wiem, może narzekają. No dobra, BFA to może nie powinienem mówić. Ale nie mogłeś znaleźć wykresu z tego. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, działa. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to. No fajne, fajne rzeczy dla nowych graczy. To na pewno propsuje mega mocno w cholerę i tak dalej. Szkoda, że turniej nie będzie. No, nie wiem dlaczego, ale nawet nie mogę powiedzieć, że to jakaś niespodzianka dla mnie. Oj, chyba wsiął. Nie, o,